Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swojego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. A synom izraelskim powiedz tak: każdy, kto przeklina swego Boga, poniesie karę za swój grzech. Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór, zarówno obcy przybysz, jak i krajowiec za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć. Jeżeli ktoś ma syna upartego i knombrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć oni go karcą, on ich nie słucha, to pochwycą go jego ojciec i matka i przyprowadzą do starszych jego miasta, do bramy tej miejscowości. I powiedzą do starszych miasta: ten nasz syn jest uparty i knombrny, nie słucha naszego głosu, żarłok to i pijak. Wtedy wszyscy mężowie tego miasta ukamionują go i poniesie śmierć. Wytępisz zło spośród siebie, a cały Izrael to usłyszy i będzie się bał. Jeżeli kto okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak, jak sam uczynił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. Jeżeli mężczyzna pojmie dziewczynę za żonę i złączy się z nią, a potem uprzykrzy ją sobie i wytoczy przeciwko niej ubliżające zarzuty i zniesławi ją, mówiąc: pojąłem tę kobietę za żonę, lecz gdy złączyłem się z nią, stwierdziłem, że nie była dziewicą, wtedy ojciec i matka jej wezmą i przyniosą dowody dziewictwa tej dziewczyny do starszych miasta, do bramy. Lecz jeżeli ta mowa będzie prawdą i nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny, to wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i ukamienują ją mężczyźni jej miasta. Poniesie śmierć, gdyż dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Wyplenisz to zło spośród siebie. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swojego domu. Witam pastora serdecznie w naszym studio. Witam serdecznie. Podczas dzisiejszego spotkania chciałbym, abyśmy zajęli się tematem, który wzbudzał i chyba nadal wzbudza najwięcej kontrowersji wśród ludzi sięgających po Biblię. I właściwie na który się najczęściej powołuje, aby wykazać różnice, jakie mieli w podejściu do człowieka grzesznego Jezus i Bóg Jahwe. Tematem naszych rozważań będą niektóre surowe prawa, jakie przez Mojżesza Bóg nadał Izraelitom po wyjściu z Egiptu. Zanim zajmiemy się nimi szczegółowiej, proszę najpierw powiedzieć, czy Izraelitom łatwo było takiego surowego, mszczącego się Boga pokochać? Wiemy na pewno, że bardzo się go bano. Myślę, że te prawa, które często są powtarzane wśród ludzi, to właśnie akcentują jednostronnie Bożą sprawiedliwość, a nie przedstawiają miłosierdzie, które się kryje w tych prawach. I sądzę, że Izraelici byli w korzystniejszej sytuacji, dlatego że wyszli z Egiptu, Bóg im darował wolność. Bóg ich uratował, gdy przechodzili przez Morze Czerwone. Bóg ich karmił manną. Oni mieli na co dzień dowody miłości Boga. Ja kochałbym takiego Boga, który wyzwolił mnie z niewoli, w której dzieci moje wyrzucano do rzeki. Ja bym kochał Boga, który ustanowił mnie obywatelem, dał mi prawa zrównujące mnie w społeczeństwie, które uważam były dobrymi prawami. Dlaczego miałbym go nie kochać? Traktowałbym go jako swojego dobrodzieja. Ale prawami niejednokrotnie odwołującymi się do rewanżu? Jako pastor mam okazję bywać w więzieniach i ludzie uważają, że prawa, które tam ustanowiono, są dość dobrymi prawami. Oczywiście pomówimy dalej nieco o tych prawach, ale wstępnie uważam, że całość, ujmując tą kwestię całościowo, były to dobre prawa. Przeciętny czytelnik Pisma Świętego
dostrzega mimo wszystko w Starym Testamencie, w okresie po wyjściu Izraela z Egiptu, obraz Boga srogiego. I ten strach jest widoczny w Piśmie Świętym, w tej religijności Izraelitów. Ja bym to ocenił w ten sposób, że Pan Bóg ujął Izraelitów, którzy mieli w czasie kilkusetletniej niewoli egipskiej wykształtowaną niewolniczą naturę. Ujął ich za ręce w takim stanie, w jakim byli. A niewolnik reaguje na najmocniejsze argumenty. I Bóg niektóre prawa i sposób ich uzasadnienia oparł na właśnie mocnych emocjach. Ale w Bożym planie było prowadzenie tych ludzi do takiego poziomu, żeby mógł powiedzieć: macie serca nowe, mięsiste, a kamienne już przeminęły. Najpierw pomówmy o szacunku, jaki Bóg wymaga dla siebie. W 15 i 16 wierszu 24 rozdziału Księgi III Mojżeszowej czytamy: a synom izraelskim powiedz tak: każdy, kto przeklina swego Boga, poniesie karę za swój grzech. Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór, zarówno obcy przybysz, jak i krajowiec. Za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć. No właśnie, mówiąc inaczej, każdy, kto wyrazi inne zdanie o Bogu, niż on sam o sobie, umrze. Z historii wiadomo, że żadna autorytarna władza nie lubiła, gdy ją krytykowano. Tacy śmiałkowie najczęściej źle kończyli. W podobny sposób jak tutaj. Ten komentarz sugerowałby, jakoby człowiek wypowiedział się przeciwko Bogu w bluźnierczy sposób, w sposób jakiś przemyślany, wyważony, na jakimś zebraniu publicznym, gdy tymczasem kontekst pokazuje nam, że dwóch mężczyzn kłóci się. Syn Egipcjanina i Izraelitki spiera się z Izraelitą i w pewnym momencie pada bluźnierstwo pod adresem Boga. Ja próbowałem sobie wyobrazić tę sytuację. Być może Izraelita był słabszy. Być może odwoływał się do istniejących praw. I wtedy, być może właśnie tak było, padły słowa bluźniercze pod adresem Boga. Uważam, że jedna ze stron odwoływała się na porządek ustanowiony przez Boga, na prawa Jego, a wtedy druga strona kpiąco bluźniła Bogu i śmiała się z tego Boga. Warto sobie uzmysłowić, że Izraelici, wychodząc z Egiptu, tkwili jeszcze w systemie społecznym, który nazywamy systemem patriarchalnym. Naczelnicy rodów pełnili funkcje zwierzchnie. Głowy domów miały władzę ustawodawczą, cieszyły się powszechnym poparciem i takim ojcem tych ojców był Bóg. I on się jawił jako ten, który ustanawiał prawa. Były to prawa już nie jakieś obyczajowe, ale prawa ustanowione przez Boga. Zatem wystąpienie człowieka przeciwko Bogu to wystąpienie przeciwko istniejącemu porządkowi społecznemu. To podważenie tej konstytucji, dekalogu, która tam istniała, praw, które temu towarzyszyły, to wykroczenie przeciwko prawowitej władzy izraelskiej. No, ja chciałbym tak zadać pytanie, czy Bóg jest naprawdę taki autorytarny, czy komuś przeszkadza ten fakt, że nie należy bluźnić Bogu? Czy panu redaktorowi osobiście to ograniczy jakąś wolność? Gdybym miał świadomość, że zostanę ukarany śmiercią za bluźnierstwo, prawdopodobnie tak. Zostałaby moja wolność ograniczona. Wkraczamy w obszar, który nazywamy wolnością. Najprostsza definicja wolności jest właśnie taka, że moja wolność jest nieograniczona aż do tego momentu, gdy ogranicza wolność drugiego człowieka. Więc jeżeli ktoś bluźni Bogu, to narusza wolność i dobra osobiste Boga. Jako swojego stwórcy, jako prawodawcy, jest to podważenie najwyższego autorytetu. I wtedy w Izraelu takie przestępstwo karano śmiercią. W takim razie postawię pytanie inaczej. Czy pastora zdaniem zabicie drugiego człowieka jest lżejszym grzechem niż bluźnierstwo Bogu? Zawsze oceniam wartość czynu poprzez
osobiste doświadczenie człowieka i poprzez jego świadomość. Ten człowiek wyszedł z Egiptu na własne życzenie. Przyłączył się do Boga Izraelskiego na własne życzenie. Ten człowiek widział dokonania Boże. Ten człowiek się otarł o Boga, o wielkość, majestat, dobroć. On z tej dobroci korzystał i dzięki niej istniał. I ten człowiek bluźni Bogu swojemu. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale też czytamy coś na temat bluźnierstwa. I tam przedstawiona jest taka myśl, że bluźnierstwo przeciwko Synowi Człowieczemu będzie odpuszczone. Przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Wprawdzie tutaj jeszcze inna kwestia teologiczna wkracza, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, że osoby o niskim poziomie świadomości, nawet gdy bluźnią Jezusowi Chrystusowi, to będzie im to odpuszczone. Uważam, że ten człowiek, który był właśnie i Izraelitą, i Egipcjaninem, on miał zbyt wielką świadomość, aby można było jego czyn pozostawić bezkarnie, bo on ciągle chodził w cieniu opiekuńczego Boga. Z tego wynikałoby, że Bóg przebacza tylko grzechy nieświadomie popełnione, a świadomie nie przebacza, czyli karze śmiercią grzesznika. Nie zawsze tak było. Gdy Kain zabił swojego brata zupełnie świadomie, to Pan Bóg zastrzegł życie Kaina swoim zakazem zabijania go. Pozostawił człowieka bardzo grzesznego, który rozwijał swoje myśli, swoje idee. Bóg mu pozwolił na to. Jaki był efekt? Doprowadziło to do potopu. Sytuację nieskrępowanego rozwoju zła już raz ta ziemia przeżyła. I zakończyło się to powszechną katastrofą, potopem, ale wcześniej zakończyło się wyuzdaniem, mordem, gwałtem, przemocą i z olbrzymiej rzeszy ludzi tylko 8 zasługiwało na ocalenie. To już świat przerobił. Już przeszedł taką lekcję. I teraz zupełnie świadomie akceptuję to, że muszą istnieć pewne prawa chroniące autorytety, chroniące jednostki i kto wykracza przeciwko tym zasadniczym prawom, w pełni świadomie, na znak buntu i występowania przeciwko temu, musi się liczyć z karą. Dobrze, w takim razie gdzie tu jest miejsce na popełnienie błędu? Błąd, czyli ja błądzę z niewiedzy. Czy mogę w przypadku tego człowieka mówić, że on zbłądził? On miał zbyt wiele wiedzy, zbyt wiele świadomości i jego czyn był właśnie niekwalifikujący się pod miano błędu, ale raczej to był otwarty bunt i wrogość przeciwko najwyższemu autorytetowi, który był dobrym autorytetem i stał na straży dobrych praw. Osoby wierzące często powtarzają, że Boża miłość okazała się także w tym, że człowiek obdarzony został przez Boga wolną wolą, a więc także możliwością odejścia od Niego, możliwością wyboru światopoglądu innego od biblijnego. Odejść zawsze można. Można było odejść na zawsze od drzewa żywota i stracić życie wieczne. Człowiek chciałby podejmować wybory wątpliwej moralności i uważa, że nie powinien mieć z tego tytułu jakiejkolwiek przykrości. I tu jest właśnie paradoks, błąd rozumowania. Mamy prawo wyboru, ale są zawsze konsekwencje wyboru. Pan Bóg jest gwarantem prawości i sprawiedliwości. I jeżeli my odstępujemy od tych zasad, to On ze względu na dobro całego wszechświata podejmuje tą trudną kwestię, decyzje kary. Mnóstwo jest na tej ziemi osób rządzących, które boją się podejmować niepopularne decyzje. To jest właśnie niepopularna decyzja ze strony Boga, ale konieczna. W XX wieku nastała taka moda na akcentowanie miłosierdzia Bożego. Były takie czasy, że bardzo mocno akcentowano sprawiedliwość Bożą. I tylko sprawiedliwość i srogość Bożą. I w naszych czasach uważa się, że jakiekolwiek elementy sprawiedliwości Bożej to ograniczenie wolności człowieka. Ja sądzę, że Bóg się nie zmienia. Zmieniają się mody, trendy teologiczne, a Bóg zawsze równoważy miłosierdzie i sprawiedliwość w swoim charakterze.
Dlaczego Bóg nie postępuje tak samo dzisiaj? Jeżeli dzisiaj ktoś świadomie buntuje się, bluźni przeciwko Bogu, nie ginie. Co się zmieniło? Uważam, że się nic nie zmieniło. Po pierwsze, używamy to samo słowo świadomość, ale uważam, że jest świadomość wyższego rzędu i niższego rzędu. Wiele ludzi na tej ziemi ma doświadczenia własne tego typu, że ta świadomość istnienia Boga, właśnie takiego, jaki przedstawia Pismo Święte, jest mocno zatarta i zamazana. A druga kwestia, u Boga nie ma pośpiechu, ale wyraźnie jest zaznaczone w drugim liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale, że będzie sąd Boży i kara i odpłata dla tych, którzy uciskają bliźnich swoich, którzy niesprawiedliwie, źle, wrogo postępują. Także to tylko czasu. Wiele osób może bluźnić Bogu teraz z jakiejś goryczy, z jakiegoś bólu serca. Ale ten przypadek, który analizujemy, raczej wskazuje nie na jakąś, na jakiś wybuch emocji, na zdania wypowiedziane w afekcie, ale tam Bóg po prostu przeszkadzał temu człowiekowi w realizowaniu swojej samowoli. Mimo wszystko jeszcze nie jestem przekonany co do wolnego wyboru. Wtedy, kiedy następowały jakieś bunty, sprzeniewierzenia, bluźnierstwa, kiedy jakaś część Izraelitów chciała pójść inną drogą, za innym Bogiem, to nie mamy opisów, że oni sobie poszli, że Bóg pozwolił im odejść, ale rozstąpiła się ziemia, ginęli w płomieniach, kazał ich ukamienować. Tak, zgadzam się. Gdzie tutaj jest zupełnie z Panem? Gdzie jest właśnie ta wolność? Sięgnijmy może do tych momentów, w których ja dostrzegam wolność człowieka. Bóg na przykład powołuje Abrahama. Mówi, wynidź z tej krainy, bądź ze mną. Bóg składa mu ofertę przyjaźni. Abraham mógł ją przyjąć albo odrzucić. Po pewnym okresie czasu dopiero zawierają przymierze. Bóg daje mu obietnicę przejęcia ziemi, po której chodzi. Bóg daje mu obietnicę wielkiego potomstwa. No i zawierają przymierze. No przymierze do czegoś zobowiązuje. Idźmy dalej. Wyjście z Egiptu. Czy wyjście z Egiptu było obowiązkowe? Nie. Nie. Dobrowolne. Kto chciał, wychodził. Wyszło również oprócz 600 tysięcy mężów izraelskich z rodzinami, bardzo wiele Egipcjan i cudzoziemców. Wyszli dobrowolnie. Gdy Mojżesz przedstawia im ten akt wyjścia z Egiptu, jak to będzie wszystko wyglądało, to w drugiej Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w 27 wierszu czytamy, wtedy lud ukląkł i oddał pokłon. A w trzecim miesiącu, proszę zauważyć, że w trzecim miesiącu nie tak szybko przedstawia im dekalog, przedstawia im prawa, które obowiązywało ich jako społeczność izraelską również. I czytamy w drugiej Mojżeszowej, w 19 rozdziale, w 3 i 8 wierszu, że lud jednogłośnie powiedział, uczynimy wszystko, co Jahwe nakazał. Następnie zawierają przymierze z Bogiem. I chciałbym zauważyć, że to przymierze do czegoś zobowiązuje. Nastąpiły takie czasy obecnie, że się lekceważy przysięgi, śluby, przymierza. Ale Pan Bóg bardzo poważnie traktował tę kwestię. I ludzie również powinni poważnie traktować. Jeżeli ja zawieram związek małżeński i rodzą mi się dzieci, to ja nie mogę powiedzieć, przepraszam bardzo, ale ja jestem wolny i ja nie będę wychowywał dzieci. Dobrze, ale jeżeli mam 18 lat, wychodzę z Egiptu, po 10 latach mój światopogląd się zmienia, nabywam innych doświadczeń i mówię nie, będę służył Baalowi, to jest mój Bóg. Oczywiście, taka szansa istniała. Gdyby ktoś chciał odejść od Izraela, zawsze mógł odejść. Czy mamy takie przykłady w Starym Testamencie? No, właśnie takie przykłady dostrzegam. W Księdze Jozłego czytamy o tym, że Jozue pod koniec swojego życia, czytamy w Księdze Jozłego w 23 rozdziale, ustanawia taki religijno-społeczny testament. I w pewnym momencie mówi w ten sposób. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Jahwe, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście.
I proszę zauważyć, że w okresie sędziów były takie osoby, które opuszczały Izrael i emigrowały do innych państw. Prawda? Księga Rut jest tego dobitnym przykładem. Otóż w narodzie izraelskim powstał wielki głód i z Betlejem Judzkiego wyszedł pewien człowiek z żoną i swymi dwoma synami. Ten człowiek nazywał się Elimelek, jego żona Noemi, dwaj synowie Mahlon i Kilion i oni wyemigrowali. Również osoby, które cały swój wysiłek i twórczy wkład włożyły w budowę świątyni, również wyemigrowały do Tyru. Gdy budowano świątynię Salomona, to potomkowie tych ludzi przybyli z Tyru. Ale jeżeli ktoś decyduje się na przebywanie w obrębie państwa izraelskiego, a chce występować przeciw Bogu, przeciw temu porządkowi, spotykały ich właśnie kary. Jakieś sankcje karne. To jest normalne. Nie wyobrażam sobie życie społeczne, które by nie regulowało takich zachowań właśnie wywrotowych systemem jakichś kar. Sądzę, że kwestie przedstawione tutaj były uwikłane zawsze w jakiś spór. To nie było tak, że do Mojżesza przyszła grupa ludzi i powiedzieli: Mojżeszu, my chcemy wrócić, my chcemy odejść. My wybraliśmy sobie coś innego. Ale tego typu zdarzenia związane były z urabianiem negatywnych opinii. Próbowano wprowadzić zamęt. Robiono rozróbę, dezorganizację całej społeczności. Ja sądzę, że to nie karano tej myśli, tej woli odejścia, ale chęć przejęcia władzy, przechwycenia tej władzy, obalenia kultu, tak jak pod górą Synaj. Naprawdę sądy, które tutaj odbywają się na ziemi, to rozważają każdą kwestię tak starannie, zachowując zasadę tak zwanej domniemanej niewinności oskarżonego. Gdybyśmy chociaż w części stosowali te zasady względem Boga, to byśmy o wiele mniej takich ostrych słów wypowiedzieli pod jego adresem. Bo nasz osąd bardzo często nie ujmuje, po prostu tam nie stoimy w szeregu tych ludzi, nie przeżywamy tego. Nam to nie było dane, prawda? Nie ocenialiśmy, nie patrzyliśmy na twarz, nie czytaliśmy tych emocji, nie słuchaliśmy tej całej argumentacji, która się tam działa. Nie znaliśmy pobudek tych ludzi, którzy to przedstawiali. I z perspektywy tam kilku tysięcy lat wypowiadamy krótkie jakieś słowo i zazwyczaj tak jest, że łatwo wtedy przywódcę potępić, przypisać mu jakieś negatywne cechy i tym przywódcą jest oczywiście Bóg. Taka jest jakaś tendencja, a raczej powinniśmy być tak staranni, tak ostrożni w ocenie Boga, jakbyśmy chcieli, aby nas tak osądzano. Czy to oznacza, że w tamtym czasie zachowania człowieka były zupełnie inne niż dzisiaj? Sądzę, że pewne warunki, pewne doświadczenia i to ciężkie doświadczenia niewoli egipskiej wywarły pewne piętno na mentalności tych ludzi, na sposobie ich myślenia, na ich stanie umysłowym. I niezwykle trudno nam wczuć się w tamte czasy i dokonywać poprawnych ocen. I stąd może bardzo wiele takich uproszczonych sądów. Proszę zwrócić uwagę na przykład z wielu praw, które są zawarte w Starym Testamencie, bardzo często cytuje się to, które mówi oko za oko, ząb za ząb, a pomija się tam takie stwierdzenia, które mówią, że przychodzień i cudzoziemiec będzie miał takie same prawa jak rodowity Izraelita, że nie wolno go uciskać, nie wolno mu robić krzywdy, że odważniki mają być takie same, że granice nie należy przesuwać, że jeżeli budujesz dom, to należy zrobić balustradę, aby zabezpieczyć życie mieszkańców, żeby na tym domu nie ciążyła krew, że bydło, które ma skłonność do bodzenia ludzi, powinno być oznakowane albo zabite. Tam jest tyle mądrości, takiej zdroworozsądkowej, praktycznej, którą naprawdę podziwiam. Jest tam też myśl taka zawarta, że jeżeli spotkasz człowieka, który
pochwycił kogoś, aby go sprzedać, to wymierzysz mu najwyższy wymiar kary. Więc chroniono słabe jednostki, które mogły być tyranizowane przez silnych i zniewalane. Gdy czytam o przepisach zdrowotnych, te, które ograniczały rozprzestrzenianie się trądu, to mam tą świadomość, że choroba trądu, gdy została zawleczona w średniowieczu do Europy, to właśnie została wyeliminowana z Europy tylko dzięki temu, że stosowano te zasady higieniczne przedstawione w Piśmie Świętym. Więc być może gdzieś są jakieś duchowe siły, które właśnie akcentują te kilka słów, które, jeżeli do nich jeszcze dojdziemy, pokaże, że są bardzo mądre i dobre. Spróbujmy poruszyć kolejne prawo. Prawo, które dotyczyło karania krnąbrnych synów, którzy nie słuchali swoich rodziców, a nadto nie stronili od alkoholu. Takich synów rodzice mieli pochwycić, przyprowadzić do starszych, powiedzieć o ich nieposłuszeństwie, a wszyscy mężczyźni, jak czytamy, mieli ich ukamienować. Zdaje się, że ojciec także brał udział w egzekucji swojego syna. Ale ile opisów takiej egzekucji mamy w Piśmie Świętym? Że jest przedstawiony przepis, to nie znaczy, że z całą pewnością był wykonywany. Ja sądzę, teoretyzując, że prawdopodobnie w narodzie izraelskim tego typu przypadki się zdarzały. Ale nie zostały utrwalone nigdzie w Piśmie Świętym, w jakichś zapisach. Co znaczy, że odstraszająca moc tego prawa była bardzo wielka. A z drugiej strony, ja przecież mam dzieci. Często unosiłem się gniewem, gdy postępowały niewłaściwie. Ale co musi się stać, albo inaczej powiem, podjąć decyzję o śmierci swojego dziecka, owocu swojego życia, to nikomu nie przychodzi łatwo. I nie sądzę, aby ktokolwiek zrobił to pochopnie. Na pewno mnóstwo rozmów było przeprowadzonych. I po całej serii serdecznych, dobrych, ciepłych oddziaływań, gdy dochodziło do tej ostateczności, to oznacza, że to dziecko było naprawdę zwyrodniałe. Ponadto osąd ojca nie był wiążący dla społeczności. Ten ojciec musiał przedstawić, co to dziecko takiego uczyniło. I w ocenie powszechnej, to działanie, postępowanie dziecka musiało zasługiwać na tą karę. Ponadto sąsiedzi obserwowali to, słyszeli, byli świadkami z pewnością takiej. Ale chyba niekoniecznie musiało to oznaczać, że społeczność ma rację. Weźmy przykład z czasów Jezusa, kiedy tak szybko chciano kamienować cudzołożników. Jezus powiedział nie. W ocenie Jezusa było to niesłuszne, nieprawdziwe. Przypadek z Marią Magdaleną to jaskrawy przykład naruszenia istoty prawa, gdzie poprzez manipulacje, poprzez tworzenie pewnej gry takiej społecznej chciano uwikłać Jezusa Chrystusa w przestępstwo prawa. Ci faryzeusze nie byli tak bezstronni w tym prawie. I im nie przysługiwało prawo ferowania wyroku. A uważam, że ojciec, który wydaje tak straszny wyrok na swoje dziecko, a synowie byli w szczególnej cenie, i skazać syna na śmierć, to nie była łatwa decyzja. Znowu rozpatrujemy całą kwestię w ujęciu absolutnie abstrakcyjnym. Dobrze, bo gdybyśmy się dowiedzieli, że na przykład ten syn skopał matkę i ją następnie udusił, to czy oponowalibyśmy przeciwko wykonaniu wyroku śmierci? Ten przypadek przedstawiony tutaj ujmował krańcowe, drastyczne zdarzenia i też kończył się najwyższym wymiarem kary. Ale proszę zauważyć, że powoływano się na prawo mojżeszowe, które mówiło o tym, że jak pochwycisz cudzołożnicę, to ukamienuje się. Tak, tam Stary Testament przedstawiał kilka praw obejmujących właśnie sprawy seksu i pożycia małżeńskiego, przedmałżeńskiego. I warto rozpatrzyć je po kolei. Prawo to absolutnie wykluczało współżycie przedmałżeńskie. To jest pierwsza kwestia. Teraz rozpatrzmy przykład takiej dziewczyny, która została z
zhańbiona, prawda? I nikt nie był w stanie przyjść z pomocą, była ona wtedy traktowana jako niewinna. Powiedziano, ona była gdzieś tam w polu, krzyczała, nikt nie usłyszał. No, może ten, który dokonał na niej tego czynu, zbiegł. Oczywiście ona mogła przedstawić tą sprawę w domu. Załóżmy, że ktoś ubiega się o jej rękę. Ona mogła powiedzieć, że coś takiego miało miejsce. Jeżeli ktoś się decydował na poślubienie takiej dziewczyny, nie mógł jej stwarzać żadnych zarzutów. Tak, ale było także takie prawo, które mówiło, że jeżeli udowodniono kobiecie zamężnej, że nie była dziewicą, kiedy wychodziła za mąż, to skazywano ją na śmierć. Prawda. I trudno mi wytłumaczyć, dlaczego tak było. Jeżeli była tak piękna, tak atrakcyjna, że pomimo tego, że dziewicą nie była, ubiegano się o jej względy, to ona mogła swojemu przyszłemu mężowi wyjawić tajemnicę swojego życia. Jeżeli on się decydował na poślubienie jej, to już jego decyzja. Ale w tak intymnych sprawach, gdy w owych czasach ceniono to niezwykle wysoko, było to związane z kwestią moralności. Takie było prawo. Ale okrutne, no wyobraźmy sobie tą kobietę, która rozpoczyna nowe życie. Cieszy się, jest szczęśliwa, że w końcu jest z kimś, prawda? Tak. Faktycznie ukryła. Mąż to odkrywa i zostaje ukamienowana. Jest takie prawo. Strasznie tragiczne. Wyobrażam sobie, że mąż nie musiał korzystać ze swojego prawa, jeżeli tak bardzo był w niej zakochany. Wyobrażam sobie, że gdy Mojżesz przedstawiał te prawa Izraelowi, to one musiały odpowiadać ówczesnej moralności, poczuciu sprawiedliwości. Tam nikt nie zakwestionował tego. Jeżeli w owych czasach nie kwestionowano, to ja nie będę oceniał tamtej kultury, tamtego poziomu. Taka była decyzja Boża i poczucie sprawiedliwości ludzi. Trudno mnie, współczesnemu człowiekowi, dokonywać oceny tych dwóch argumentów, za którymi stoją Bóg Najwyższy i poczucie sprawiedliwości powszechne społeczeństwa do owych czasów. Nie znajduję innej odpowiedzi na to. Prawa bardzo często odzwierciedlają poczucie sprawiedliwości. Im bardziej one odzwierciedlają obyczajowość i coś, co nazywamy poczuciem sprawiedliwości, tym bardziej cieszą się poważaniem. Jeżeli to prawo szczególnie było poważane, to znaczy, że tak to ludzie odczuwali. Czy to znaczy, że dla tamtych ludzi byłoby zupełnie abstrakcyjne prawo, które mówiłoby o przebaczeniu? Nie. Dlatego, że mówiąc o przepisach Starego Testamentu, zapominamy o tym dziale właśnie, który jest związany z przebaczeniem. W Starym Testamencie istniała taka funkcja sędziów polubownych. I chociaż istniały prawa, to przed sędziami polubownymi spotykały się strony zwaśnione i mogły na drodze polubownej załatwić spór. Ja wyobrażam sobie na przykład taką sytuację, że w jakiejś kłótni uderzyłem kogoś i powstał siniec u niego. Ja mogłem przed sędziami polubownymi, bo do tego dążono, prosić osobę skrzywdzoną o wybaczenie, obiecać nawet jakieś zadośćuczynienie, wyrazić skruchę, wyrazić żal. Jeżeli to było autentyczne, to Pismo Święte zachęcało do tego, aby kochać bliźniego swojego. Więc gdy te dwie strony załatwiły tą, to taki był finał tej sprawy. Bo proszę sobie, Pismo Święte zachęcało do tego, aby kochać bliźniego swojego. Więc gdy te dwie strony załatwiły tą, to taki był finał tej sprawy. Bo proszę sobie wyobrazić, że w takim narodzie izraelskim, przecież nieidealnym narodzie, gdyby obowiązywały twardo te zasady, które tutaj czytaliśmy, oko za oko, ręka za rękę, noga za nogę, siniec za siniec, sparzelina za sparzelinę, życie za życie, to mielibyśmy do czynienia z narodem ludzi niepełnosprawnych, kaleki.
Z jednej strony istniało prawo, które nazwałbym prawem lustrzanej odpłaty. I to prawo nie kłóci się z moim poczuciem sprawiedliwości. Jeżeli ktoś w awanturze zbił mnie tak, że złamał mi nogę z całym rozmysłem i okrucieństwem, ja go prosiłem wtedy, bądź dla mnie łaskaw, nie czyń mi tego, a on okrutnie złamał mi nogę, to ja wyobrażam sobie, że gdy staniemy przed sądem, to przed sądem powinny się odwrócić sytuacje. Jeżeli tamten będzie mnie tak prosił, jak ja niegdyś go prosiłem, jeżeli zobaczę, że to jest szczere, jeżeli powie mi, widzisz, teraz są żniwa, nie możesz pracować, ja wszystko za ciebie zrobię, w gniewie to zrobiłem, przebacz mi, to ja mogę mu przebaczyć. Ale jeżeli on jest hardy i dostrzegam w nim fałszywe pobudki, zrzuca jeszcze winę, to ja mogę wyświetlić całą tą sprawę i zamknąć ją, a sędziowie rozstrzygają według zasady złamanie za złamanie. Trudno mi jakoś sobie wyobrazić, że osoba, która przestąpiła prawo, mając świadomość tego, że poniesie śmierć, nadal się buntuje i nie prosi o przebaczenie. Z mojego zrozumienia Starego Testamentu wynika, że tylko celowe zabójstwo nie podlegało przebaczeniu. W Piśmie Świętym też jest przedstawiona taka idea, że jeżeli ktoś fałszywie zeznaje na drugą osobę, z całym rozmysłem, chcąc ją pogrążyć, to gdy odkryją jego szalbierstwa, to należy z nim tak postąpić, jak on sobie, jakie były jego zamierzenia, te złe w stosunku do jego bliźniego. I tutaj też postępowano szalenie surowo z fałszywymi świadkami. I w tych tekstach, które omawiają ideę miast ucieczki, zastrzeżono, że morderca, czyli nie zabójca, nie ten, który przypadkowo, nieumyślnie spowodował śmierć drugiej osobie, ale morderca, który w sposób przemyślany zabił kogoś, to ma być ukarany śmiercią i nie ma dla niego żadnej litości. Jest powiedziane, tak wyplewisz zło z Izraela. Ale wszelkie inne kwestie, które spotykały się, zdarzały się wśród ludzi, trafiały do tej pierwszej instancji sędziów polubownych. No weźmy przykład tej kobiety, która została złapana na cudzołóstwie i zaczyna się rozstrzygać to, czy będzie żyła dalej, czy nie. Okazało się, że nie była dziewicą. Mąż stwierdzi, nie, absolutnie, to mi nie odpowiada, to jest grzech. Prawo mu mówi, ukamienujesz. Czyli on decydował o życiu. Bóg jakby dawał bardzo dużą władzę współmałżonkowi, tak, drugiej osobie, to która się także może mylić i kierować się złymi pobudkami. To współmałżonek może nagłośnić sprawę i doprowadzić do takiego finału, a może to zostać tajemnicą dwojga osób. Tak, to prawda. Stąd istniał bardzo dziwny zwyczaj w Izraelu. Na noc poślubną ojcowie nadbali o to, aby podłożyć białe prześcieradło pod kochającą się parę, aby mieć dowody dziewictwa. Więc tak w ocenie społecznej, tak mocno akcentowano tą czystość seksualną osoby. Ale warto sobie uzmysłowić dobrodziejstwa wynikające z tego faktu, że taka nacja jak Żydzi to ludzie o najwyższych wskaźnikach zdrowia, o wielkiej inteligencji, którzy odnoszą sukcesy na każdym polu. Skąd się to błogosławieństwo wzięło? A właśnie z tego, że gdzieś już tam u podstawy wyeliminowano choroby. I słabszych ziomków także. No nie wiem, czy tylko słabszych. Jeżeli istnieje prawo i istnieją obyczaje, to powiada się, że obyczaje to jest coś przeźroczystego, co kanalizuje życie ludzi i oni nie odczuwają presji prawa. Po prostu w owych czasach tak uważano, tak postępowano, nikomu na myśl nie przyszło, aby uprawiać seks przedmałżeński. Więc znowu perspektywa nasza krzywi odczucia tamtej epoki i chcemy
mówić o tym, że czuli się oni bardzo nieszczęśliwi, gdy tymczasem u nich to było normą. Jeżeli są utrwalone obyczaje, to nie odczuwa się uciążliwości prawa, które sankcjonują te obyczaje. Także my rozdzieramy szaty prawdopodobnie nad faktami, które nie podlegały dyskusji w owych czasach. Z naszej perspektywy one są dyskusyjne, ale z perspektywy owych czasów były normą. Chyba nie dla wszystkich, no bo część nie dostosowywała się do tych norm. Juda, gdy zgrzeszył i wszedł w związek pozamałżeński, to aż w Piśmie Świętym to opisano. Ruben, gdy coś takie uczynił, a zdarzały się więc takie przypadki, to aż w Piśmie Świętym to umieszczono. Raz jako ostrzeżenie, ale z drugiej strony, że to były no, niecodzienne zdarzenia. Podkreślałbym dobrodziejstwa wynikające z pewnych praw. Ludzie też mogą się zżymać w obecnych czasach. Jak to? Seks to jest miłość. Możemy go uprawiać w nieskrępowany sposób. Ale gdzieś się takie światełeczko i lampka świeci. I za tą chwilę przyjemności możesz zapłacić nieuleczalną chorobą. Możesz zapłacić szeregiem innych chorób, które nadwątlą twoje ciało, nadwątlą twój umysł. Możesz obarczyć cierpieniem swoje potomstwo. Możesz zniszczyć szczęście rodziny. Możesz wywołać łzy drugiej osoby. Więc gdy my w szerszym kontekście popatrzymy na jakąś kwestię, to ostrze potępienie jakiejś zasady krótkiej, węzłowatej, prawnej jest wyłagodzone i zaczynamy dostrzegać mądrość tych praw. Jak zatem pastora zdaniem powinien postąpić mąż, który złapał swoją żonę na tym, że nie była dziewicą? Ja wiem, jak postąpił kulturalny człowiek, który nazywał się Józef. Widząc, że jego narzeczona jest w ciąży, próbował podjąć kroki, które by raczej niesławę ściągnęły na niego, aniżeli na tą osobę, którą kochał. Chodzi właśnie o Marię. Więc mamy tutaj pewien przypadek bardzo trudny, bardzo ciężki i mamy jeden ze sposobów rozwiązania tej sprawy. Ja nie wiem, jak sobie radzili z takimi problemami ludzie owej epoki. Ale nie przypuszczam, że to zawsze kończyło się wyprowadzeniem dziewczyny na dwór i ukamienowaniem. Ale kobiety w ogóle, zwłaszcza te mało atrakcyjne, nie miały w tamtym czasie łatwego życia. Na przykład mąż mógł wypisać żonie list rozwodowy tylko dlatego, że zaczęło go coś w niej odrażać i po prostu przestała mu się podobać. W tamtym czasie kobieta była tą gorszą połową człowieka. Tak. Rzeczywiście tak było. W Starym Testamencie istniały obyczaje, które nie zawsze były sankcjonowane przez Boga. Bóg przyjął Izraelitów z całym dobrodziejstwem ich świeckich obyczajów. Bóg zdawał sobie sprawę, że nie przerobi ich w aniołów w czasie nawet tych 40-letniej wędrówki. Taka jest metoda postępowania Boga z człowiekiem, że Bóg schyla się do człowieka do poziomu, na którym się ten człowiek znajduje i chce z nim kroczyć dalej do wyżyn, które zarysowane są taką konkluzją, świętymi bądź jaką ja jest święty. Z tego wynika, że Bóg się dostosował do poziomu, schylił się do poziomu mężczyzna, a nie kobiety. Wyobrażam sobie, że ta instytucja listu rozwodowego w jakiś sposób normowała sytuację mężczyzny i kobiety. To prawda, że stroną inicjującą rozwód był mąż, ale żona dostawała list rozwodowy. I dalszy zapis nam mówi, że mogła ona wstąpić w ponowny związek małżeński. Nie jest to sytuacja znowu taka beznadziejna dla kobiety. Mogła ona znaleźć mężczyznę i znaleźć swoje szczęście znowu. Prawda? Ale dla mężczyzny wyjątkowa, no bo znudziła mu się kobieta po kilku latach, no to młodszą sobie teraz znajdę, prawda? Tam już ciąży, stara, brzydka, a tutaj jesteście jednym ciałem, Bóg mówi. Prawdopodobnie wprowadzony przepis polepszał sytuację w małżeństwie,
a nie pogarszał. Trudno mi powiedzieć, jakie były obyczaje w tej materii, zanim to prawo zostało wprowadzone. Ale jestem pewien, że prawo to nie sprzyjało demoralizacji i pogorszeniu sytuacji obu stron, ale polepszeniu. Moglibyśmy teraz gdybać prawdopodobnie, i samowola mężczyzn była wyjątkowa, a prawa kobiet jeszcze mniejsze. A może ten list rozwodowy, my nie wiemy, jaką on treść zawierał, jakie tam obowiązkowo informacje powinny się znajdować, prawda? Także nasz osąd może być bardzo ostry wskutek nieznajomości całej tej kwestii. No ale Bóg usankcjonował takie właśnie prawo, bo to jest prawo mężczyzna, nie kobiety. Ja dyskutowałbym z tym. Uważam, że to było prawo, które obejmowało mężczyznę i kobietę. Tak, ale na wyraźne widzi mi się mężczyzny. Tak, to był świat męski. I tego zmienić tak natychmiast, jednym sposobem, nie dało się. Dlatego często w Piśmie Świętym właśnie ta myśl przewija, którą Chrystus wyraził w ten sposób, że miałbym wam wiele do powiedzenia, ale tego znieść nie możecie. Gdy Jezus Chrystus powiedział apostołom, że rozwód to jest błędne rozwiązanie, to pomimo tego, że przeszło 1000 lat, od czasu właśnie Mojżesza, prawda? To oni powiedzieli, och, to jak się tak rzecz ma człowieka z kobietą, to nie warto wstępować w związek małżeński. Proszę sobie wyobrazić więc, że te antagonizmy tkwiące w małżeństwie, ta rywalizacja męsko-damska, później ten ruch feministyczny, który się zrodził, to ma pradawne dzieje, głęboko zakorzenione w społeczeństwie i w psychice obu stron. Dlatego Bóg dopuścił do tego, ale to prawdopodobnie normowało i polepszało sytuację. Tak samo Pan Bóg nie wprowadził takiej kategorii człowieczeństwa jak niewolnik, ale unormował pewne kwestie związane z niewolnictwem. To nie znaczy, że wymyślił. Uczynił tą kwestię bardziej znośną, chociaż z natury i tak przykrą. Nigdzie w zapisie biblijnym nie mamy tej informacji, że prawo to przysługiwało tylko i wyłącznie mężczyznom. Ja sobie wyobrażam, na podstawie opisu biblijnego, że w Nowym Testamencie były kobiety z mocnymi charakterami. I wyobrażam sobie, że gdyby Sara chciała opuścić swojego męża, to by opuściła i Abraham by nic takiego nie uczynił. Nie byłby w stanie przeciwdziałać temu. I wyobrażam sobie, że w Izraelu było sporo kobiet takich, które mogły wykorzystać instytucję rozwodu, inicjując ją. Sara była bardzo piękna, więc mogła sobie odejść, na pewno by kogoś znalazła. Tutaj prawo mówiło, jeżeli było odrażającego coś, tak. Ale ciągle podtrzymuję tą myśl, że mamy dość wiele przykładów w Piśmie Świętym tak silnych osobowości kobiet, że one były w stanie inicjować rozwód. I nigdzie w Piśmie Świętym nie czytamy, że to prawo przysługiwało tylko mężczyznom. Proszę sobie wyobrazić i przypomnieć historię sędziów, gdzie żona opuściła swojego męża i wróciła do swojego ojca. Tak? Więc w sytuacji dla nich niekorzystnej też podejmowały decyzję o odejściu rozwodu. Także akcentowanie bardzo mocne tej tezy, że to był tak ściśle świat męski, na pewno męski, ale istniało spore pole manewru dla kobiet. Mężczyźni izraelscy mieli jednak przywileje, takie oko u Pana Boga. Chociaż w Ogrodzie Eden wiemy, że było inaczej, byli równi sobie. Ja rozumiem świętość Bożych praw jako przesycenie ich tak wielką mądrością, że wzbudzają te prawa w nas podziw i uznanie. Bóg ustanowił swoje święte, mądre prawo do konkretnej sytuacji, w której znajdowali się ludzie. I to prawo polepszało ich byt i polepszało ich życie. I na tym polegała mądrość, świętość tego prawa. Ale Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że od początku tak nie było. I Bóg zawsze chce prowadzić ludzi od rajskiego stanu do rajskiego stanu.
a te przejściowe kwestie są dość nienormalne nieraz. I ja wyobrażam sobie, że my nieraz tej nienormalności nie dostrzegamy w naszym życiu. Że Bóg mimo wszystko nas kocha, prowadzi, istnieją jakieś prawa, które są przejściowe. Cenimy je, a one upadną, one przeminą, bo one są związane z grzechem. I one są jakąś funkcją grzechu. A będzie taki czas, że ich w ogóle nie będzie. Pójdą w zapomnienie. Aczkolwiek były one prawami Bożymi na ten czas stanu wyjątkowego na tej ziemi. Dlaczego Bóg dał to prawo? Bóg dał to prawo dlatego, że obie strony, mężczyzna i kobieta, odnieśli z tego korzyść. Jaką korzyść odniosła kobieta? Taką, że mogła odejść od mężczyzny, który był dla niej niedobry. No i dochodzimy do prawa tego najbardziej kontrowersyjnego, które wzbudza najwięcej emocji. Jest to prawo odwołujące się do rewanżu. W 24 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej, w 18 i 19 wierszu czytamy: złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. I tutaj, pastorze, nie ma miejsca na przebaczenie. Jest tu miejsce na rewanż i zemstę. Mojżesz, w odróżnieniu od Jezusa, nie wierzy, że okazywanie prawdziwej miłości i przebaczenia, a także modlitwa, wpływały na zmianę grzesznika. No ja jestem zauroczony prawami Starego Testamentu i nie podzielam negatywnego nastawienia w stosunku do nich. Dlatego, że ja dostrzegam tam miejsce na przebaczenie, układanie się obu stron. Dostrzegam instytucjonalne rozwiązania, no fantastyczne. I chciałbym powiedzieć, co mnie właśnie tak urzeka. Pierwsza kwestia to to, że cały system prawny nie wymagał funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Proszę zauważyć, że nie było więzień w Izraelu, prawda? Więc kwestie rozstrzygano, rozwiązywano doraźnie i kończyło się albo przebaczeniem, albo odszkodowaniem, a w przypadku ciężkich przewinień, wykroczeń przeciwko najczulszym punktom świadomości owych czasów, kończyły się te przypadki śmiercią. Czyli nie było czegoś takiego jak resocjalizacja, wiara w to, że można zmienić jednostkę. Ja dostrzegam ten fakt w samym akcie składania ofiary. Osoba, która była świadoma swojej winy, gdy składała ofiarę za swój grzech, uzmysławiała sobie, że jej czyn jest związany w ogóle z cierpieniem. Nie tylko z tym, który dotyczył tego bliźniego, ale dotknął Boga, zaangażował Boga w jego życie, doprowadzi do śmierci Mesjasza. To były bardzo głębokie przeżycie. I współczesny system, chociaż szermuje tym hasłem resocjalizacji, ale jest absolutnie bezskuteczny. Jeszcze nie spotkałem osób, które wychodzą w lepszej kondycji moralnej z więzienia, aniżeli przed wejściem do więzienia. Ja rozróżniam nawrócenie o resocjalizacji. Resocjalizację rozumie jako, tak się w ogóle w nauce rozumie, jako oddziaływanie różnych technik psychotechnicznych, prawda, psychoterapię. Ale nawrócenie to jest fenomen Boży. Więc druga kwestia. Nie było aparatu przymusu. To osoba spokrewniona z pokrzywdzonym miała ścigać krzywdziciela aż do tak zwanego miasta ucieczki. Bóg wiedział, że takie zdarzenia będą. To są nieuniknione w życiu społeczeństwa. Bóg wybrał 6 miast, po 3 miasta z każdej strony Jordanu. Bóg wyraźnie napisał, że drogi do tych miast mają być dogodne. Pół dnia wystarczyło do dotarcia do takiego miasta z każdego miejsca Izraela. I tam były osoby jako sąd drugiej instancji. W bramie siedziały starsze osoby. Kwestie zakupu ziemi, kwestie notarialne rozstrzygano, kwestie sądownicze, nakładania jakichś kar, polubownych rozstrzygnięć,
ale w przypadku ciężkich przestępstw, takich jak zabójstwo, czy to jest nieumyślne spowodowanie śmierci, leżało w kompetencji starszyzny tych 6 miast. I to też nie były osoby, które tylko i tym wyłącznie się zajmowały. Byli to kapłanowie, byli to starsi tego miasta. Ten system nic nie kosztował. Ponadto cieszył się społecznym zaufaniem, był akceptowany, wszyscy tak postępowali, był bardzo skuteczny. Wobec tego trudno mi zgodzić się z tą myślą, że nie znano tam przebaczenia. To nie było wszystko tak ułożone, że łamało wolę człowieka. Człowiek miał obszary wolności osobistej spore. Czuł się bezpiecznie. To prawo ponadto to zabezpieczało interesy słabszych osób. To jest niezwykle cenne. A ponadto nie dostrzegam żadnej różnicy między Starym a Nowym Testamentem. To jest jeszcze istotne. W społeczności izraelskiej te prawa dokonywano doraźnie. Ale w Nowym Testamencie Chrystus wyraźnie mówi, jaką miarą sądzicie, taką będziecie sądzeni. Co czynisz bliźniemu, taka będzie twoja odpłata. Tylko w liście do Rzymian w 12 rozdziale przedstawiona jest ta myśl, że do mnie należy pomsta, ja oddam. A w drugim liście do Tesaloniczan w 1 rozdziale czytamy, że Bóg odda uciskiem tym, którzy was uciskają. Ale też daje prawo pomsty i rewanżu człowiekowi, kiedy mówi złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. I sądzi pastor, że nie korzystano z tego prawa? Ale to nieposzkodowany przykładał tam kołek do ust krzywdziciela i mu wybijał tam zęby. To rozstrzygali starsi tego miasta, którzy brali pod uwagę stan umysłu tego człowieka. Czy on zdrowy, czy chory. Czy on jest pełnoletni, czy niepełnoletni. Brano pod uwagę, jaki bezmiar bólu, który może nim tam powodował, prawda? To byli doskonali ławnicy. I następnie, jeżeli osądzono, że jednak na karę zasługuje, to tą karę wykonywano. Nie było miejsca na samowolę? Ależ to prawo nie przysługiwało pokrzywdzonym. Tą kwestię rozstrzygano w bramach miasta, przez starszych. Tam nie było miejsca na lincz. Proszę zwrócić uwagę, że Chrystus cytuje Pismo Święte, w czasie kuszenia i ciągle mówi napisano. Ale gdy wyraża myśl właśnie tego prawa, które zostało jakoś już zdeformowane przez ludzi, to w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale Chrystus wyraża swoją myśl już takim odmiennym wstępem. Mówi w ten sposób. Słyszeliście, że powiedziano. On nie mówi napisano. Ale mówi, słyszeliście, że powiedziano. I na przykład taki przepis, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Otóż to sformułowanie, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, nie napotykamy w ogóle w przepisach Starego Testamentu. To powiedziano. To były naleciałości ludzkie, które jakoś zdeformowały to prawo. I wydaje mi się, że my też nieraz deformujemy te prawa dawne, nie mogąc się wczuć w atmosferę owych lat, w ten praktyczny układ i praktyczne funkcjonowanie tych praw. Tak, ale Jezus także, pozwoli pastor, że zacytuję, powołuje się jednak na to prawo, mówiąc, słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Czyli Jezus tutaj wręcz dystansuje się i odcina od tego prawa rewanżu, danego przez Mojżesza, a przecież wiedział, że nadaje je Bóg Jahwe przez Mojżesza. Czy pastor tutaj nie widzi pewnego konfliktu autorytetów? Z mojego zrozumienia Pisma Świętego, Bogiem Jahwe, który prowadził naród izraelski, był Jezus Chrystus. I osoba, która formułuje myśl w kazaniu na Górze Błogosławieństw, to też jest Jezus Chrystus. Więc to nie jest tak, że u tej samej osobie rozszczepienie umysłu, ale dostrzegając rozbieżność stanowisk, zastanówmy się, skąd to się wzięło. Prawa, które w Starym Testamencie zostały ustanowione, są to prawa Boże, ale są to też prawa krajowe, prawa społeczności Izraela. Dlatego Jezus Chrystus stosownie do sytuacji
dokonał przeformułowania tego prawa. I to nie jest tak, że krzywdy czynione nie będą miały odpłaty, bo pomsta należy wtedy do Boga. To nie jest tak, że w erze chrześcijańskiej jest możliwość większa czynienia zła i większa bezkarność. Ja mam ciągle tą świadomość, że jeżeli ja uczynię komuś coś złego, to chociaż jest to czyn anonimowy, to ja jednak jestem odpowiedzialny przed Bogiem za swój czyn. W liście do Rzymian czytam w ten sposób, w 12 rozdziale 17 wierszu i następny. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe i o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. W drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, czytam taką myśl. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. I dalej jest powiedziane, gdy Pan Jezus się pojawi w pomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają. Więc dalej funkcjonuje element Bożej sprawiedliwości. Ale w warunkach współczesnej doby, gdy chrześcijaństwo obejmuje różne kraje, różne kultury, zasady starotestamentowe, zasady te krajowe nie mają mocy obowiązującej. To znaczy? Już nie ma państwa izraelskiego, nie ma ludu wybranego, nie ma nacji, która ma ustanowione właśnie prawa starotestamentowe, ale chrześcijanie są w rozproszeniu w krajach, które mają swój porządek społeczno-prawny. Ale ktoś może w ogóle nie potrzebować Twojego przebaczenia, nie żądać tego, może szydzić z Ciebie, może Cię torturować, może Cię katować. I wtedy pomsta należy do Boga. Ale Jezus Chrystus zdawał sobie sprawę, wiedział o tym doskonale, że chrześcijanie będą żyć w społecznościach, gdzie obowiązują inne systemy prawne. Że chrześcijanie nie mogą oczekiwać, że społeczeństwo im pomoże wyegzekwować sprawiedliwość. Zatem jedyna rozsądna postawa to jest postawa uległości i przebaczenia. A może inaczej powiem, jedyna rozsądna postawa to jest postawa uległości i wołanie o sprawiedliwość do Boga. Gdy czytamy Księgę Objawienia, przedstawiona jest taka wizja osób pomordowanych przed ołtarzem jako Bożym, które wołają do Boga, mówi, dokąd o Boże, prawda? Przez całe wieki ten okrzyk wznosił się do Boga. I chociaż chrześcijanin jest zachęcony przez Jezusa Chrystusa do totalnego przebaczania, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce. Dlatego, że on teraz nie chce, a może 10 lat po mojej śmierci oczekiwać tego, jak słowo Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale w starym Izraelu istniała również silna presja społeczna do przebaczania. To jest ten sam Bóg, który już w prorocie Jeremiasza, w 31 rozdziale, zapowiedział, że nadejdą takie czasy, że coś się zmieni z sercem człowieka. I jestem przekonany, że jakościowo zmienił się człowiek. Człowiek, który wyszedł z Egiptu po kilkusetletniej niewoli. A jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jaka jest natura niewolnika, to niech przeczyta, jak się zachowywali więźniowie oświęcimscy. Tak na co dzień, w swoich stosunkach. Nie mówię o tych kryształowych, tytanach miłosierdzia, ale tacy zwyczajni ludzie, jak postępowali względem siebie. Taka jest natura człowieka, który jest traktowany w sposób okrutny. A jak tak był traktowany przez kilka pokoleń? Gdy tymczasem w Jeremiaszu czytamy o tym, że Bóg da serca mięsiste. Co się stało z tym? Dlaczego Pan Bóg nie mógł dać tych serc tamtym Izraelitom? Otóż to nie jest taka kwestia jakiegoś swobodnego przesunięcia, transplantacji, ale to ofiara Jezusa Chrystusa. Jego potęga miłości dokonała takiego kolosalnego wpływu na ludzi, że oni są po prostu zdolni do przebaczenia, bo mają swojego mistrza, który na kulturę przebacza. I tak samo na kulturę.
Gdy w innych kulturach, które nie przyjmują Chrystusa, dalej są takie akty, że kobiety kolbami karabinów wypędza się z autobusów na ulicę i ze szkół i mówi się, tam jest wasze miejsce. Jezus Chrystus tchnął właśnie swoim czynem, czynem swojego życia, swojej ofiary, takie siły nowe, inspirujące w ludzkość, która poddaje się temu. I tak samo Duch Święty tak oddziałuje, że się diametralnie zmienił człowiek. W związku z tym i to prawo dla tego człowieka bliżej znalazło się tego ideału świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czyli jak pastor by określił jeszcze raz, podsumowując, stosunek Boga do człowieka żyjącego za czasów Mojżesza i za czasów Jezusa Chrystusa? Bóg jest ten sam. Jego natura jest ciągle taka sama, jest niezmienna. To ludzie zmieniają się i Bóg znajduje drogi do nich. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa sprawił kolosalny przewrót w ludzkości, w mentalności człowieczej. Ale wyobrażam sobie, że ten postęp do tego hasła świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, on będzie trwał przez całą wieczność. I chociaż z takim niesmakiem patrzymy na minione czasy, to wyobrażam sobie, że w niebie z równym niesmakiem popatrzymy na nasze współczesne czasy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.